Telewizja, Herman Schmittender w Tenercie, witam w naszym magazynie. Nasz pierwszy temat prowadzi nas do Berlina. Na konferencji prasowej w Berlinie narodowy przewoźnik kolejowy Deutsche Bahn jak co roku przedstawił swój roczny bilans wyników działalności koncernu. Niby wszystko jest dobrze, jednakże surowa konkurencja ze strony autobusów dalekobieżnych spowodowała, że oddział Deutsche Bahn przewozów dalekobieżnych stracił rynek w wartości około 200 milionów euro. Co zrobić, żeby temu zapobiec? Jaka jest nowa ofensywa Deutsche Bahn? Zaraz o tym opowiemy. Na to pytanie odpowiem jednoznacznie. Nie. DB Schenker Logistics był, jest i będzie integralną częścią naszego koncernu. Tak w marcu tego roku prezes niemieckiego państwowego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn skomentował plotki, że oddział przewozów towarowych i logistyki jego firmy może być sprywatyzowany. 28 lipca tego samego roku wypowiedź na ten temat była już całkiem inna. Wir müssen einfach noch dynamischer werden. Musimy stać się bardziej dynamiczni. Potrzebujemy gruntownej reorganizacji koncernu. Zmiany te dotyczą nie tylko centrali koncernu, ale także poszczególnych gałęzi biznesowych. Rozważamy częściową prywatyzację mniejszościowego udziału nie całego koncernu, ale ewentualnie spółek DB Arriva oraz DB Schenker Logistics. Chcemy przywrócić wzrost zyskowności. Co się stało, że zarządca 26-piętrowego wieżowca DB przy berlińskim placu Poczdamskim tak szybko zmienił swoje zdanie? To proste. W ostatnim półroczu zysk firmy spadł o prawie 40%. Ostra konkurencja z autobusami dalekobieżnymi to strata rzędu 200 milionów euro. Strajki maszynistów oraz kilka nawałnic – strata około 500 milionów euro. Ale to nie wszystko. Sam DB Schenker stracił w pierwszej połowie roku bieżącego 6% przewozów, a pod względem tonażu przewiezionych towarów nawet prawie 10%. Po raz pierwszy od lat DB Schenker zamknął bilans kwotą ujemną, stratą 74 milionów euro. Wniosek jest jeden. Biurokracja w koncernie nadal jest zbyt duża, koszty zbyt wysokie, chociaż pod rządami prezesa Grube Deutsche Bahn i tak zrobił wiele kroków do przodu. Proszę przypomnieć sobie, w jakim stanie znajdował się Deutsche Bahn w 2009 roku. Myślę, że zrobiliśmy wiele. Wtedy mieliśmy obroty rzędu 30 miliardów euro, a teraz 40. Albo zysk operacyjny. Wtedy bilans wykazywał 1 600 milionów euro zysku. W następnych latach wyniósł 1 900 milionów, 2 miliardy 300 milionów oraz w 2012 roku 2 miliardy 700 milionów euro. Rzeczywiście to wielki sukces konsolidacji koncernu pod kierownictwem prezesa Grube, ale od 3 lat zysk przewoźnika spada i to przy wciąż wzrastających obrotach. Coś nie tak, przecież strajków i nawałnic nie ma co roku. Za czasów poprzednika prezesa Grube przewoźnik, potocznie mówiąc, schodził na manowce. Zgodnie z życzeniem części politycznej elity Niemiec, koncern Deutsche Bahn za wszelką cenę miał trafić na giełdę. Stworzono kosztowny, dodatkowy poziom administracji – DB Mobility Logistics. Sztucznie upiększano bilans kosztem bezpieczeństwa ruchu. Strategia TAP należącej do Deutsche Bahn berlińskiej kolei miejskiej kosztowała 200 milionów euro. Dyrekcja kazała oszczędzać i wbrew przepisom przedłużyła czas uzupełniania zbiorników pociągów w piasek do hamowania. W efekcie na dworcu Südkreuz pociąg kolidował ze stojącym na torze składem wagonów roboczych. Nie mógł z czasem hamować, bo w pokładowych zbiornikach nie było piasku. Zrobił się szum. Urząd Nadzoru Kolejowego groził wycofaniem DB koncesji na przewóz ludzi. W końcu nakazał przebudowanie wszystkich pociągów w taki sposób, żeby podobna sytuacja nie mogła się powtórzyć. Przez kilka lat berlińska kolej miejska jeździła w mocno okrojonym zakresie. Dodatkowo społeczne oburzenie wywołały informacje, że kierownictwo Deutsche Bahn ukradkiem zaangażowało zakamuflowane firmy do rozreklamowania giełdowych marzeń przewoźnika. Prześladowano pracowników DB nie popierających tych planów, kontrolując nawet ich komputery. Prezes Grube naprawił szkody spowodowane skandalami z przeszłości.
ale liberalizacja niemieckiego rynku przewozowego spowodowała, że Deutsche Bahn stracił wielu pasażerów na rzecz dalekobieżnych autobusów. Teraz DB ogłosił bezprecedensowy program ofensywny. W przyszłości na tzw. sieci bazowej będą wyłącznie jeździć nasze najlepsze pociągi ICE. Rozszerzymy ofertę z obecnie 100 milionów na 120 milionów pociągokilometrów. Tym sposobem między metropoliami pociągi będą kursować co pół godziny. Zmienimy niemiecką kolej w jedną wielką, szybką i wygodną kolej miejską. 2015. Od teraz niemiecka kolej zacznie realizować największą ofensywę na rzecz klientów w historii niemieckiego kolejowego ruchu dalekobieżnego, dumnie przekonuje lektor filmu promocyjnego. Planem DB jest przewozić szybko i komfortowo 50 milionów ludzi więcej niż dotąd. Niemieckie przepisy zakładają, że pociągi dalekobieżne Deutsche Bahn musi organizować oraz finansować we własnym zakresie. Trzeba więc walczyć o klienta. Sieć oraz ilość połączeń będą znacznie rozszerzone, czas trwania jazdy skrócony, a komfort podwyższony. Skoro prywatne autobusy dalekobieżne oferują na pokładzie darmowe Wi-Fi, DB zamierza zrobić to samo. Obecnie tylko klienci pierwszej klasy nie muszą za tę wygodę płacić. Przy okazji Deutsche Bahn chce postawić na ekologię. To jest powrót pociągów Interregio pod nową nazwą. Połączenie ze sobą regionów w odstępach dwugodzinnych. Co jest bardzo ważne dla wielu osób. Bez przesiadki możliwe będzie dotarcie do dużych centrów, a także powrót z nich. Zaoferujemy w regionach 40 milionów pociągokilometrów. W ruchu będzie 120 nowych piętrowych pociągów ICE. Oferta ta dotyczyć ma prawie każdego miasta z przynajmniej 100 tysiącami mieszkańców. W ten sposób 5 milionów osób otrzyma brakujące obecnie podłączenie do sieci dalekobieżnej. Oficjalnie wszystko to zostanie zorganizowane i sfinansowane przez Deutsche Bahn we własnym zakresie. W praktyce mogłoby to wyglądać podobnie jak model sprawdzony w Dolnej Saksonii. Tam pociągi dalekobieżne są dostępne z biletami ruchu regionalnego, a Deutsche Bahn otrzymuje od Landu pewną finansową rekompensatę. Podobny rozwój chcieliśmy również widzieć w połączeniach z naszymi wschodnimi sąsiadami. Usłyszeliśmy, że połączenie Berlin-Warszawa będzie utrzymane. Po elektryfikacji brakującego odcinka po niemieckiej stronie w regionie Chorka planuje się odnowić pociągi jadące bez przesiadki z Berlina do Wrocławia i do Krakowa. Ale realizacja ambitnych planów kosztuje i wymaga czasu. Aktualne finansowe kłopoty DB spowodowały doraźną reakcję. Chcemy wygrać, przekonywał na bilansowej konferencji prezes Deutsche Bahn. Podwójna administracja pod szyldem DB Mobility Logistics zostanie rozwiązana. Zarząd Deutsche Bahn zredukowany do 6 osób, którym zostanie zabrane podwójne biuro we Frankfurcie oraz w Berlinie. Tymi oraz innymi organizacyjnymi zabiegami zamierzamy zaoszczędzić w ciągu 5 lat brakujące obecnie 700 milionów euro. Negatywnie na działalności koncernu odbiły się w tym roku podejrzenia korupcji. Szef oddziału logistyki stracił swoją posadę za łapówki dawane w Rosji. Innych zwolniono, bowiem przez ostatnie 8 lat tajemniczymi umowami podzielili południowoeuropejski rynek przewozu składów pełnych między sobą, austriacką koleją państwową oraz przewoźnikiem ze Szwajcarii. Za te przewinienia w lipcu tego roku Unia Europejska nałożyła na DB Schenker karę w wysokości 32 milionów euro. Podobnym procederom zapobiec ma członek zarządu do spraw tak zwanego compliance, czyli etycznego zachowania w biznesie. Od sierpnia osobą tą jest były chadecki polityk Ronald Pofala. Wybór tej osoby wywołał dużo krytyki. Jako minister w kancelarii pani kanclerz Merkel rocznie zarabiał 240 tysięcy euro. W Deutsche Bahn 1,5 miliona plus premia.
Będąc ministrem, wywierał na swoich kolegów silny nacisk, aby ci zgodzili się z tym, że budowa podziemnego dworca kolejowego w Stuttgarcie będzie kosztować państwo o 2 miliardy euro więcej niż planowano. Premia wypłacona ówczesnym członkom zarządu Deutsche Bahn była uzależniona od sukcesu tamtego projektu. Powstało pytanie, czy zatrudnienie po fali jako głównego lobbysty Deutsche Bahn oraz zarazem stróża etyki jest podziękowaniem nowych kolegów za to, że Pofala wcześniej wspierał ich jako polityk? Przewodniczący Partii Zielonych w Bundestagu, Anton Hofreiter, ostro mówił w wywiadach: to graniczy z korupcją. Będąc szefem urzędu kanclerza, Pofala wbrew faktom przekonywał niemieckie społeczeństwo, że amerykańskie służby specjalne nie podsłuchiwały w Niemczech żadnych telefonów. Ostrą krytykę również we własnych szeregach wywołało jego prostackie zachowanie wobec posła własnej partii pana Bosbacha. Krytykującego panią Merkel posła zakrzyczał następującymi epitetami: nie znoszę twojej mordy, oraz w odniesieniu do jego politycznych przekonań: nie znoszę tego gówna. Odtąd pan Pofala jako polityk oraz jako członek zarządu Deutsche Bahn stał się ulubioną postacią szyderczych żartów kabareciarzy w telewizji oraz w internecie. Wytwórnia filmowa Gówno Film przedstawia Ralfa Richtera w roli Ronalda Siekiery Pofali oraz małego niewinnego chłopca jako Wolfganga ofiary Bosbacha. W filmie krzycz ostro: sprawa Pofali. On nikomu nie zrobił nic złego, chciał jedynie działać zgodnie z własnym sumieniem, ale w nieodpowiednim momencie wszedł przez nieodpowiednie drzwi. Hop, hop, Ronaldzie. Bosbachu, nie znoszę już twojej mordy. Ależ Ronaldzie. Ty tylko gówno gadasz i twoim gównem zawracasz wszystkim głowy. Ronaldzie, proszę, spójrz w konstytucję. Dla mnie to jest sprawa sumienia. Sumienie? Sumienie? Zostaw mnie w spokoju z twoim p***nym gównem. Krzycz ostro, sprawa Pofali. Film twardy jak uderzenie w mordę. Zamknij nareszcie mordę, ch***u ty jeden. Świetny film, szanowni państwo, niebawem już w państwa kinach. Szanowni współobywatele i podróżni, jako Ronald Pofala pragnę serdecznie powitać państwa na pokładzie ICE Pipidłka podczas kursu z Düsseldorfu przez Władywostok, Rzym, Singapur do Berlina do mojej byłej szefowej Angeli Merkel. Z tej okazji restauracja w pociągu oferuje dzisiaj klopsiki a la królewiec. W imieniu Deutsche Bahn pragnę serdecznie przeprosić za opóźnienie, które obecnie wynosi 3 godziny i 27 minut i 17 sekund. Opóźnienie to jest sukcesem pani kanclerz oraz jej chrześcijańsko-demokratycznej partii. Nie ma powodu do bulwersowania się. Co? Zarabia więcej niż 1 000 000 euro? Przecież to należy podzielić przez 12 miesięcy, szanowni krytycy. Poza tym pan Pofala musi sobie kupić 300 ubrań, po jednym na każdy wolny dzień w roku. I w końcu coś robi za te pieniądze. Już pierwszego dnia swojej pracy dla Deutsche Bahn pan Pofala będzie rozporządzeniem likwidować wszystkie opóźnienia pociągów. Na całe Niemcy. Na zawsze. Ot tak. Po prostu. Thank you for traveling with Deutsche Bahn, Ihr Ronald Pofala. Wygląda na to, że akurat ta sporna postać Pofali w 2017 roku ma stać się następcą prezesa Grube, którego angaż w Deutsche Bahn wtedy się kończy. Organizacje prokolejowe apelują do niemieckiego rządu o zaniechanie tych planów. Przecież to nie jest jedynie wina prezesa Grube, że niemiecka kolej ostatnio słabo zarabia. Kolej w stosunku do autobusów jest dyskryminowana w 3 punktach. Autobus korzysta z autostrady bezpłatnie. Pociąg musi zapłacić za każdy kilometr przejechanej trasy. Po drugie, prawa podróżujących autobusem są o wiele gorsze niż prawa korzystających z pociągu, a ta różnica wchodzi w kalkulację kosztów kolei. Nie ma żadnej rekompensaty, jeśli podróżny nie dojedzie do celu o czasie.
Po trzecie, kolej jest zobowiązana do wyposażenia każdej stacji w aktywny system informacyjny. Na przystankach autobusowych póki co prawodawca zadawala się wywieszeniem numeru telefonu kontaktowego przewoźnika. A można by zarządzić wyposażenie przystanków autobusowych w podobne tablice informacyjne. Między innymi z tych powodów kolej ma znacznie wyższe koszty niż autobus. Pilnie potrzebne są zmiany, aby konkurencja między pociągiem i autobusem stała się sprawiedliwa. Zarządzana przez Deutsche Bahn kolej miejska w Berlinie również ma szeroko zakrojone plany. Częściowo dotyczą one centralnie położonego dworca Friedrichstraße, a kluczowym określeniem to skrót SEV. Berliński dworzec Friedrichstraße posiada tory dla kolei miejskiej, po niemiecku S-Bahn, oraz dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego. Od 24 sierpnia tego roku do końca listopada te ostatnie tory będą nieczynne. Na odcinku Charlottenburg-Zoo dworzec główny Friedrichstraße prowadzona będzie sanacja całego szlaku. Schemat pokazuje, że na S-Bahnie również przeprowadzone lub zaplanowane są szeroko zakrojone prace budowlane. Obecnie zamknięto część 37-kilometrowej Ringbahn, czyli tzw. kolei pierścieniowej okalającej centrum miasta. Linia ta ma codziennie około 500 tysięcy podróżnych. Zalicza się więc do najważniejszych tras berlińskiej kolei miejskiej. Wymienione są podkłady i rozjazdy. Przy okazji zamontowana została nowa sygnalizacja, a znajdujące się na szlaku mosty również poddane są renowacji. W trakcie trwania robót najważniejszymi elementami wsparcia dla podróżnych są Maxiokret oraz Schienenersatzverkehr, czyli autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy te są oznaczone niemieckim skrótem SEV. Busy te przeważnie nie zatrzymują się na przystankach regularnej komunikacji miejskiej. Trzeba je więc szukać w okolicach zamkniętej stacji kolei miejskiej oraz upewnić się, że wsiadamy do jadącego w prawidłowym kierunku autobusu. W zorientowaniu się pomagają plakaty z podobizną Maxia Kreta, najbardziej znanego budowniczego w koncernie Deutsche Bahn. Od 20 lat ta zabawna rysunkowa postać informuje podróżnych o utrudnieniach w związku z pracami torowymi. Czasem pomaga nawet dziennikarzom odnaleźć miejsce, gdzie zorganizowana jest budowlana konferencja prasowa. Od początku tego roku do maja zamknięta była główna arteria S-Bahn łącząca północ i południe miasta. Gruntowną renowację prowadzono w tzw. Nord-Süd-Tunnel. Przebieg tej podziemnej trasy pokazują aktualny oraz historyczny schemat kolei. Od 1934 roku dużym wyzwaniem dla berlińskiej kolei miejskiej była budowa linii łączącej północne regiony miasta z południowymi. Przy okazji nowa trasa miała podłączyć kolejowe dworce dalekobieżne pod sieć S-Bahn. Ze względu na gęstość zabudowań jedynym możliwym rozwiązaniem było wydrążenie tunelu. I tak należało wyburzyć niemałą ilość domów przeszkadzających przy pracach. Pierwszy odcinek liczącego 6 km tunelu został uruchomiony z okazji Olimpiady w 1936 roku. Zakończenie robót nastąpiło w 1939 roku. Budowa tunelu północ-południe była projektem superlatyw. Przeliczając na dzisiejsze pieniądze, z uwzględnieniem inflacji, budowa kosztowała około 688 milionów euro. Wykopanych zostało 1,8 miliona metrów sześciennych ziemi. Do budowy tunelu zużyto 440 tysięcy metrów sześciennych betonu i 40 tysięcy ton stali.
Skomplikowane było przekopanie się pod Szprewą oraz kanałem Landswehr. Nad miejscem zaplanowanego przebiegu tunelu stały przęsła mostu. Most ten wyburzono i odbudowano kilkaset metrów dalej. Powoli tunel był gotowy. Na powierzchni zainstalowano prowizoryczne tory, żeby umożliwić kursowanie tramwajów. Kolejnym wyzwaniem było podkopanie się pod ruchliwy dworzec Friedrichstrasse, gdzie z parteru utworzono wejście do peronów podziemnych. Konstrukcję należało wykonać szczególnie solidnie, inaczej tunel mógłby runąć pod wpływem wibracji wywołanych ruchem kolejowym na wyższych piętrach. Nawet tereny przed bramą brandenburską zmieniły się w wielki plac budowy. Tutaj powstał przystanek Unter den Linden. Ostatni raz tunel północ-południe został odrestaurowany na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Nic więc dziwnego, że w tym roku był najwyższy czas na ponowne wykonanie takiego zabiegu. Nordbahnhof, dworzec północny, oto jeden z ważniejszych dworców kolei miejskiej stolicy Niemiec, Berlina. Żeby pokazać, jak tutaj przebiegają prace remontowe, udaliśmy się w podziemie tego dworca. W 1880 roku na miejscu obecnego Nordbahnhof powstał dworzec szczeciński, Stettiner Bahnhof. Budynek ten został wyburzony w 1965 roku. Pozostało jedynie wejście do podziemnej stacji kolei miejskiej zwanej od 1950 roku Nordbahnhof Dworzec Północny. Nowa nazwa miała sens. Po wojnie Szczecin należał do Polski. Połączenie kolejowe z tym miastem było zerwane. W latach 1961-1990, czyli od budowy berlińskiego muru do końca istnienia wschodnio-niemieckiego państwa, na tej stacji nie zatrzymały się żadne pociągi. Dworzec zaliczano do tzw. dworców widmo, po niemiecku Geisterbahnhof. Dort wird eine Weiche eingebaut, dort sind Schweißarbeiten erforderlich. Was wir jetzt machen müssen. Tam w tej chwili buduje się rozjazd. Z tego powodu trzeba wykonać prace spawalnicze. Poza rozjazdami musimy zająć się odnowieniem systemu sterowania ruchem kolejowym. Obecnie jedynym elementem pod tym względem jest tak zwana mechaniczna blokada jazdy. To jest stan techniki z 1924 roku. Teraz wprowadzamy elektroniczny system oddziaływania na pociąg. System ten potrzebuje wymagającego okablowania. Nie możemy tak po prostu powiesić kabli na ścianie. Wprowadzenie nowego systemu jest wymogiem niemieckiego Urzędu Nadzoru Kolejowego EBA. Urząd ten nawet zagroził Berlińczykom ograniczeniem dozwolonej prędkości do 50 km na godzinę. Ale w ostateczności zaakceptował fakt, że montaż systemów na wszystkich odcinkach S-Bahny zakończy się dopiero za 10 lat. Dopiero nowy system będzie w stanie wyhamować pociąg jadący z niedozwoloną prędkością. Odnowimy również instalację telefonii komórkowej dla korzystających ze smartfonów. Odnowimy kable prądowe oraz wszystkie stopy szyny prądonośnej. Szyny te do połowy również będą nowe. Zainstalujemy windę, oczyścimy gruntownie ściany tunelu. Pojedyncze prace nie mogłyby usprawiedliwiać zamknięcia tunelu. Dopiero tak duża realizacja wszystkich zadań w jednym terminie daje optymalny efekt. Podobny sposób łączenia różnych prac odbędzie się na kolejnych odcinkach S-Bahny. Ambasador budownictwa Maksi Okret nadal będzie miał pełne ręce roboty. To jest wszystko na dzisiaj w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.